close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Witam w kolejnym odcinku. Tak jak obiecałem, w końcu zainstalowałem logopaki, facepaki i koszulki, także będzie to fajnie się to będzie oglądało. Skład już sobie przygotowałem, w ogóle zaczynałem mecz. Taki zespół powinien to wygrać, wierzę w waszą umiejętność, znaczy moim zdaniem potraficie grać lepiej. Sumie standardowa. I rozpoczynamy. Dałoby się wygrać, ponieważ walczymy o pierwsze miejsce w tabeli z Zawiszą. No ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, jakieś przycięcie miałem. W końcu chyba znalazłem sposób na to, dlaczego tak... Rozwiązałem to, że komputer tak głośno chodził i tak bardzo to wszystko przeszkadzało, buczało. Po prostu nie wpadłem na to, żeby go po prostu wyczyścić. wygrywamy 1-0. Już nawet się zamyśliłem. Także teraz powinno być lepiej z dźwiękiem i myślę, że że będziemy troszkę ciszej tą muzykę wrzucać przede wszystkim, nie będzie to tak wszystko przeszkadzało. Także powinno być raczej ok. Mamy 2-0 z Garbarnią. Dobry wynik. Oczywiście przeciwnik nie jest zbyt wymagający, ponieważ zajmuje 12 miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów. Zapowietrzyłem buczek na odgrywającym, gra troszkę lepiej, czyżby? W sumie gra na pełnym potencjale na tej pozycji. Serafin próba, ale słowa głównie przyjmuje. Zmura. Skobaran. Buczek odgrywa. No, myślałem, że zgubiłem piłkę, ale mamy kontrę drużyny przeciwnej, Garbarnia. Siedlasz. Co zrobi Siedlasz? Siedlasz do środka i no, było groźnie, ale na szczęście. Chybiony strzał. Tutaj widzimy sobie facepaki, także że fajnie to teraz wygląda. Wiem, że bardzo długo zwlekałem z tym, żeby to zrobić, no ale po prostu miałem troszkę czasu, to zrobiłem. I nawet koszulki są, jak tu widać, oryginalne, także wszystko jest fajnie. Jestem bardzo zadowolony z waszej gry. Tak, trzymać panowie, rozpocznij drugą połowę. Nie da próba dalekiego podania, ale Damski nie doszedł. Coś mi tam spadło. My na spokojnie mamy 2-0, także nie musimy się tym za bardzo denerwować. Ja widzę, że najbardziej to się w sumie obawiam Stali Rzeszów, tylko że Stali Rzeszów sobie nie radzi. Spadło na 7 miejsce i około 10 punktów ma do nas straty. Oczywiście ma jeszcze mecz zaległy, także mogą to odrobić. Mędzielkowski, mamy 3-0, buczek pięknie. Jestem ciekawy, czy aż tak wielką różnicę zrobiło po prostu ustawienie go na optymalnej pozycji w ataku. Jak widzimy, jeszcze dwie bramki. Ogólnie cały zespół zagrał dobrze. Może przeciwnik nie jest z jakichś tam najwyższych lotów, ale... Oj, mamy koniec. Solidne zwycięstwo, dobra robota, analiza pomeczowa. Mędzielkowski, Buczek ładnie. 3-0, no i czekamy na mecz Zawiszy, zobaczymy, jak to się wszystko rozstrzygnie. Tutaj co tutaj się dzieje? No ale dobra, no... Nie.
My to będziemy dopiero ogarniać sobie, jak już będziemy troszkę dalej w sezonie. Na razie wszystko idzie po naszej myśli. Myślę, że powoli możemy zacząć myśleć. Może jeszcze nie, może jeszcze za wcześnie, żeby tego później nie dostać jakiejś ujemnej formy i nie zawalić tego sezonu. Musicie przyznać, że wszystko teraz lepiej chodzi. I ja chyba po prostu utnę teraz, nie będziemy przeglądać po prostu tego całego czasu, kiedy się buforuje i wrócimy sobie przed rozpoczęciem następnego meczu. I zapowiedź kolejnego meczu. Zagramy sobie z Awią, Świdnik zajmuje 13 pozycję. Patrzymy też na mecz Zawiszy ze Świtem. Stal Rzeszów wygrała 2-0, także zapowiedź, skład. Mam nadzieję, że coś tam powracali do składu. Tak, zagramy sobie teraz w pełnym składzie. Oprócz Domona, który jest defensywnym, ale myślę, że jest na tyle dobrym zawodnikiem, że może zagrać sobie spokojnie. Ciecko. Dlaczego nasz Pałys Rydzyk nie gra? Dlatego, że tutaj nie ma, jakby mu dali na wsparciu wysuniętego, rozgrywającego. A on też nie jest. No dobra, spróbujemy tak. Pałys Rydzyk na swojej optymalnej pozycji. Przechodzimy do meczu, jesteśmy faworytami. Dobra, muszę dalej się posiłkować tym jednym. Rozpoczynamy mecz. Na razie spokojnie, nic się nie dzieje, mają lepsze posiadanie piłki przeciwnicy, teraz troszkę my wyrównali. Wojciech Bielak był na spalonym, a co tutaj się dzieje, że tutaj nawet żadnej akcji, oj. Oj. I mamy bramkę, Buczek Mędzierkowski ładnie zgrał, mamy 1-0. Nic, tylko się cieszyć i trzymać kciuki, żeby tak dalej szło. Jestem zadowolony z waszej postawy, to was podbuduje, rozpocznij drugą połowę. Pałys Rydzyk do boku, Szkolnik. Brakowało mi tego Pałys Rydzyka w podstawowym składzie, bo to jest niezły zawodnik. Adamski pozostawił w tyle Sebastiana Szałachowskiego, nie dał mu wgryźć się do składu. Z czego się cieszymy. Szkolnik spalony. No i spokojne 1-0. Miejmy nadzieję, żeby jeszcze nie wykrakać. Dobrze. Spokojnie, solidne zwycięstwo, dobra robota. I widzimy się przy następnym meczu. Dlatego robię to tak, a nie inaczej, ponieważ od jednego do drugiego meczu jest 2 tygodnie, także trochę schodzi, zanim się zbuforuje wszystko. Także do zobaczenia. Kolejny mecz z Pelikanem Łowicz. Zagramy sobie. Pelikan Łowicz obecnie zajmuje 6 miejsce na formę wyzwyżkową, dlatego może to być ciężki mecz i musimy zbierać te punkty. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Słowik, Pietryka, Domoń, tylko czego nie Pałys Rydzyk? Dobrze, tak bym chciał zagrać. Przechodzimy do meczu. Jak widać, na razie to wygląda całkiem, ale wiadomo, to jest środek sezonu. Sezon. No poczekajcie jeszcze. Znaczy ten, poczekajcie. Przepraszam. Przeprowadzę sobie rozmowę, dobrze. Wiadomo, jest to już dalsza część sezonu. A może się nie udać. No widzicie, zgubiłem się, przepraszam. W każdym razie przechodzimy do tego, co się dzieje na boisku. A na boisku nie dzieje się nic. Ale się. Gruszko, teraz mamy akcję. Wolak, czyżby to będzie Pelikanałowicz akcja? Zgranie do Adamczyka. Pomorski. No dobrze, przejęcie Adamskiego. Zagranie do Buczka. Buczek zgrywa do Mędzielkowskiego. Mędzielowski, no. Słowik, Buczek. No i mamy niestety kontrę, nie, będzie jeszcze przejęcie piłki, zagranie do boku, tego się spodziewałem, Adamski, co zrobi Adamski? Ładnie, ale niestety.
z Muda. Mędzierkowski ma trochę miejsca, zagra na skrzydło. Tak jest, Słowiak. Słowiak lubi ładnie podać piłkę i Buczek. Pięknie. Bartłomiej Buczek nam się obudził, bo jak wiemy, po 15 meczach miał 5 bramek, a już ma 9 po 20 meczach. Także bardzo ładnie. Cieszymy się, ponieważ ma dobrą formę i zbieramy te punkty. Pięknie to wygląda, ale tutaj mają zaległe mecze, także nie ma co popadać w hura optymizm. Raczej zerkamy tutaj na trzecie, czwarte miejsce, żeby po prostu uciekały te punkty. Formę mamy niezłą. Adamski ładnie, Adamski poprawi, tak, ajajaj, niewiele brakło. Doskonała i dogodna sytuacja, ale niestety nic z tego. Aj, no, myślałem, że Baran się pomyli, ale Baran się nie myli, bo nie jest taki Baran. Tak trzymać, nie wiem, czy to jest dobry. Mogłem ich tam zruzgać, ale bałem się, że pojawią się jakieś czerwone niezadowolenia z rozmowy motywacyjnej. Śledzimy dalej przebieg meczu. Mamy 1-0, bardzo cenne punkty, żeby nie stracić. Dobrze. Zacznie piłkę. Rozpocznie. Znowi bramkarz, no. Pałys Rydzyk. Zagranie do Adamskiego, ale niestety strata piłki. Będzie kontra, czy zdołamy to wybronić? Ajajaj, prostopadłe podanie i bramkarz. Pięknie. Jeszcze Jasiak uratował przed tym, żeby nie było rzutu różnego. Adamski. Co zrobi Adamski? Biskup. Adamski, ajajaj, fatalne podanie, ale nie lepiej drużyna przeciwna. Ładnie, skromne 1-0. Minuty uciekają, to też dobrze. I mamy piłkę w środku pola, Biskup do Adamskiego. Adamski, przeciśnie się, tak? Przecisnął się, ależ akcja. Gdyby tylko ładnie to wykończył, byłby to cudowny gol. Buczek jest zmęczony. Przeprowadzimy dwie zmiany w takim wypadku. Sławomir Ciecko, tylko ty. Dobrze, zatwierdź. Oj. Pięknie zacząłeś. Oj, szałach. Ty mnie kiedyś wykończysz. No zagrałeś pierwszy mecz od bardzo dawna i Ciecko jeszcze strzela bramkę. Brawo dla niego. 2-0, czwarte w sezonie, trafienie w sezonie Ciecka. Na razie wszystko wygląda dobrze. My zbieramy punkty i trzymamy kciuki. Ja tak zakładałem przed sezonem, że zdobycie 60 punktów będzie nieźle. Niekoniecznie mierzyłem w awans, ale gdzieś tak w tej pierwszej piątce miałem zamiar się plasować. Na razie wygląda to dobrze. Dobra robota, solidna wygrana. Analiza pomeczowa. My się widzimy za chwileczkę. Ja wychodzę z meczu. Do zobaczenia. Przechodzimy do kolejnego meczu. Ja jeszcze taktyki nie ustaliłem nawet. Skorzystamy sobie z pomocy. A tutaj chyba się raczej nic nie zmieni. Tylko właśnie ten pały z ryzyk. Oni nie chcą, żeby on grał w podstawowym. A on rozgrywa w sumie niezłe zawody. Środkowy pomocnik. No, automatycznie mu dam. Tak zrobimy. Na kontroli, na tym elastyczny. Jest to bardzo ważny mecz dla nas. O, jeszcze nawet nie doszło do zapowiedź. Skład drużyny jeszcze poprawimy. Dobra, zgłoś zespół. Jest to bardzo ważny mecz dla nas, ponieważ Kutnik zajmuje trzecie miejsce i w tym momencie moglibyśmy bardzo daleko im odskoczyć. Także trzymamy kciuki. Pokażcie, na co was stać, słuchaj tylko uważnie, jak zwykle mnie nie słuchają.
rozmowa nie poszła za dobrze, nie po naszej myśli. No, ale jak się cały czas z jednej korzysta, to nie zawsze musi iść po naszej myśli. No i trzymamy kciuki. Na razie mieliśmy dwa mecze bardzo skromnie wygrane, także też nie ma co popadać w optymizm. Przepraszam. Ładne koszulki mają Hutnik. Nie będę nic do żadnych, zmuszał nikogo do żadnych częstszego rozgrywania długimi podaniami. Pierwsza połowa za nami. Jestem głęboko rozczarowany. I rozpocznę drugą połowę. Nie wiem, czy ryzykować. A i tak właśnie się kończy próba podjęcia ryzyka. A jak dobrze wiemy... No... Domoń do skrzydła Dalamskiego. Może coś z tego będzie. Ładne dośrodkowanie Kaliniec i bramka. Nie wiem, czy tam spalonego nie było. Teraz sobie przejdziemy na kontrolę. Poczekamy jeszcze 6 minut. I powiemy skupcie się, żeby nie stracili bramki. I trzymamy kciuki. Jasiak, ładnie Baran, Domoń. Smuda na skrzydło Szkolnika, ładne prostopadłe podanie. I Biskup 2-0. Zabójcze 2 minuty. 3 minuty. Resowi. Już. A, Szałachowskiego nie możemy. Pałysa Rydzyka może wstawimy na ofensywnym. On tutaj nieźle grał swego czasu. Dobrze. A Zmuda chciał jeszcze zmianę, dobra. Słowiak, Kasza, Ciecko, tutaj nie mamy. Ewentualnie, dobra. Dam go na środek. Czyli nic się nam tutaj nie powinno stać złego na 20 minut przed końcem. Jasiak, Pales Rydzyk. Domon. Domon na skrzydło, ładnie do Szkolnika, Szkolnik dośrodkowywuje. Mamy 3-0. Piękna akcja kombinacyjna. Powiem wam, że grałem wcześniej karierę Stalą Rzeszów i szło mi nią dużo, dużo gorzej. Ale to nic, cieszymy się, trzymamy kciuki. I jeszcze będzie, pójdzie kontra, no. Nie wiem, czy to będzie bramka. Będzie bramka, nie będzie bramki. No, ale niewiele brakło. Ajajaj. Jestem zaskoczony tym, co się dzieje. Nie wiem, czy klub jest przygotowany na to, żeby... Liczę ogólnie na to, że przejdzie na profesjonalny klub się stanie... Że Resowia stanie się profesjonalnym klubem, bo na razie mamy klub półzawodowy. Przez co nie możemy korzystać w pełni z treningów i tych spraw. A w drugiej lidze myślę, że ciężko byłoby grać takim zespołem półzawodowym. Jeszcze do tego byłem u prezesa na rozmowie w sprawie tego, żeby... kurs trenerski jakiś w końcu zaliczyć, no ale finanse klubu na to nie pozwalają. Analiza pomeczowa. My sobie może jeszcze przejdziemy do ligi. Widz meczu. Teraz kontynuujemy, może jakieś mecze będą zaległe, rozgrywane, bo mamy kolejkę do przodu. Ale chyba nie, dobra. Przejdziemy sobie tutaj. Jeżeli chodzi o bramki, nie mamy tutaj żadnych zawodników. Swoich graczów w meczu też nie mamy. Mamy ten czyste konta, mamy 11 Petryki. Dobrze broni, to nie mogę powiedzieć. Piotr Szkolnik, asyst ma najwięcej 10. No on w sumie jako lewy obrońca no tutaj robi robotę no niesamowitą. I tak to się przedstawia na dzień dzisiejszy. Jeszcze tutaj jest jeden zaległy mecz. Karpaty Krosno. Zawisza zgubiła punkty, ale może jeszcze odrobić do nas. I trzymamy kciuki.
Na dzień dzisiejszy zostało 9 meczów do końca. Myślę, że jakiś mecz może zagram poza odcinkiem. Co dwa mecze. I wtedy sobie zrobimy jeszcze dwa odcinki i zakończymy pierwszy sezon. Trzymajcie się.